Dobry wieczór, mam na imię Jakub i witam serdecznie wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem kontynuować temat prawników, z jakimi może przyjść nam się spotkać w trakcie naszych rozpraw sądowych. Wspominałem wcześniej o takich dwóch typach prawników. I pierwszy typ prawników to byli tacy prawnicy, którzy wyczuwają nasze po prostu rozwalenie emocjonalne, korzystają na tym, podpuszczają nas, obiecują nam złote góry, obiecują nam także, mówią nam rzeczy, które chcemy usłyszeć, tak? I bardzo często obiecują nam, nie wiem, wręcz zniszczenie przeciwnika, tak? No bo to jest taka jak gdyby wojna w sądzie i tym przeciwnikiem jest nasza była partnerka albo nasz były partner. W związku z tym ci prawnicy, te takie sępy na kasę, na takie hieny, oni będą widzieć, w jakim stanie emocjonalnym my jesteśmy i będą to po prostu bezlitośnie wykorzystywać. Będą nam obiecywać złote góry, będą nam obiecywać to, że zniszczą przeciwnika, że zniszczą drugą stronę. Jak gdyby obiecują nam między wierszami taką satysfakcję z tego, że ta druga strona będzie cierpieć, tak? Ci prawnicy, te takie hieny prawne, te takie sępy na naszą kasę, tutaj nie ma nic wspólnego z dobrem dzieci. Ich to w ogóle nie interesuje. Ich interesuje to, żeby sprawa trwała, nie żeby ona się skończyła. Ich interesuje to, żeby sprawa trwała, żeby toczyła się długo, w związku z tym będą wymyślać jakieś sztuczki prawne po to, żeby tę sprawę przedłużać, a im sprawa dłużej trwa, tym musimy więcej płacić. I nie tylko my, tak? No bo druga strona odpowiada na te ich takie posunięcia prawne. W związku z tym ta druga strona, czyli nasz były partner albo nasza była partnerka, też płaci, tak? Za swojego adwokata albo za swojego prawnika po to, żeby przeciwdziałać tym działaniom, które wymyśli nasz prawnik albo nasza prawnik, tak? Jedynymi osobami, które w tym wszystkim cierpią, no to jesteśmy my, no bo te emocje przez cały czas są na takim wysokim poziomie. Jest taki wysoki poziom adrenaliny, zarówno u jednej strony, jak i u drugiej. Osobami, które najbardziej w tym wszystkim cierpią, to są dzieci, moim zdaniem. Teraz widzę, że osobami, które najbardziej w tym wszystkim cierpią, to są dzieci, bo ta sprawa sądowa się ciągnie jak flaki z olejem. Jedna strona jest podminowana, druga strona jest podminowana. Jedna strona po prostu jedzie na ogromnych emocjach, druga strona jedzie na ogromnych emocjach i te emocje oczywiście nie są takie, że ja Cię lubię, ja Cię kocham, wszystko fajnie, ugadajmy się, tylko to jest po prostu wojna na śmierć i życie. Tak? Po to, żeby zniszczyć drugą stronę. I dla takich prawników, takich hien na kasę, tutaj czas nie gra roli. Oni mogą się bardzo ładnie wysławiać, oni mogą mówić bardzo ładne teksty, oni mogą obiecywać nam to, oni mogą nam obiecywać to, co my chcemy usłyszeć, tak? A my chcemy w tych emocjach, w tym poczuciu krzywdy, w tym jakimś takim żalu, w tej takiej złości, to my chcemy pokazać tej drugiej stronie: o ty kurczę, ja ci to teraz pokażę, ja ci dowalę, ja cię zniszczę, ja cię rozjadę jak walcem, pożałujesz w ogóle, że tak postąpiłaś, że tak postąpiłeś. No i to się wszystko kręci, tak? Ci prawnicy takich ofiar, a szczególnie w rodzinnych sprawach, bo ja zawsze powtarzam, teraz z perspektywy czasu widzę, że sprawy rodzinne, sprawy o rozwód i tak dalej, to są sprawy pod względem prawnym, to są sprawy bardzo proste. To są sprawy bardzo proste. One są bardzo skomplikowane pod względem emocjonalnym, tak? Tutaj emocje są ogromne, bo tutaj się rozpadają związki, tutaj w grę wchodzą dzieci, tutaj w grę wchodzą pieniądze bardzo często, tak? Kto zarobił, kto wie, i zaraz są wyliczanki, że ty siedziałeś więcej w domu, ja pracowałem po nocach, a ty nie, i tak dalej. I cierpią na tym dzieci, tak? Cierpią na tym dzieci. Bo one widzą mamę i tatę, którzy po prostu się zabijają. Którzy po prostu się zabijają i totalnie się niszczą. To jest taka wojna na wyniszczenie. I ci prawnicy, te takie sępy, hieny, to oni tylko im w to graj. Im to dłużej trwa, tym jest dla nich lepiej. Bo tam się liczy tylko kasa, kasa, kasa. Tak?
Mówię to oczywiście z własnego doświadczenia, bo tak jak też wspominałem we wcześniejszym filmie, ja miałem takiego prawnika, takiego teraz widzę Konowała, który po prostu wyciął tym swoim sępim, tym takim hienowatym nosem, że ma gościa, który jest po prostu roztrzęsiony, rozwalony, nie za bardzo wie, co ma robić, znaczy się ja, no bo w życiu jest wielka zmiana. I on po prostu niby w ramach tej opieki bierze mnie pod swoje skrzydła i generalnie no mówił to, co ja chciałem usłyszeć, tak? Że on ma plan, że on zaraz zrobi to, tamto, tak? Z perspektywy czasu patrzę, no że po prostu się dałem wkręcić jak po prostu szczylek taki, jak po prostu taki szczeniak i szedłem. Na szczęście po pewnym czasie, znaczy ten pewien czas jest długi, tak? Bo ten pewien czas trwał no kilka lat. Zorientowałem się, że to chyba nie o to chodzi, tak? No i oczywiście jak to jest, że no, druga strona, czyli w tej chwili obecnie moja była na mnie pewnie totalnie wkurzona, tak? No bo to oczywiście było przedłużanie tych rozpraw i tak dalej, a przypuszczam, że chciała wszystko szybko skończyć, tak? Już tam czekał zmiennik, więc trzeba to było szybko skończyć, tak? No ale o tym można byłoby mówić bardzo, bardzo, bardzo długo, tak? No, chodzi mi o to, że tacy prawnicy są, takie sępy na kasę, takie hieny i dla nich czas nie gra roli, a w zasadzie może inaczej, czas gra rolę, im dłużej, tym lepiej. Nie chodzi o to, żeby sprawę rozwiązać, tylko chodzi o to, żeby sprawę rozwiązywać. No i wspominałem oczywiście też o drugim typie prawników przy takich sprawach rodzinnych, przy takich sprawach rozwodowych. I to są prawnicy, którzy stosują alienację rodzicielską jako taktykę przy rozwodzie. Jako taktykę, żeby tego drugiego partnera, czy tę drugą partnerkę zniszczyć, tak? Nie wiem, o co tutaj chodzi. Ja na przykład uważam, że z kolei taką prawnik miała moja była żona, tak? Ona po prostu jej taktyką, teraz widzę tak też z perspektywy czasu, jej taktyką była alienacja rodzicielska. Ona gdzieś, ja nawet odczuwałem w pewnej chwili, że ta prawnik, to ona czasami na tych rozprawach, to ona była bardziej na mnie zła niż moja była żona, tak? Ja też w pewnej chwili myślałem, że ja się wręcz rozwodzę z tą prawnik. Ona była tak zaangażowana w to. Więc ona była zaangażowana w to emocjonalnie bardzo. Proponowała, widzę to teraz, proponowała różne techniki alienacji, tak? I ci prawnicy, którzy proponują takie techniki alienacji, no to oni idą i oni mogą wręcz tych rodziców uczyć alienacji. Nie wiem, skąd oni to mają, ale mogą uczyć alienacji, tak? I na przykład no, u mnie było to, że chłopcy, tak jak ja się spotykałem z chłopcami, a szczególnie z tym najmłodszym, i ten był najmłodszy, i ten średni, tak, no to ten średni tam też powiedział, a bo pani adwokat mówi, że jak coś będziesz robić, no to ja cię muszę nagrać, tak? Więc jak gdyby tą techniką alienacji było to, no przede wszystkim główną techniką alienacji tych prawników jest to, że przede wszystkim oni angażują dzieci w ten rozwód. I to jest takie angażowanie, na każdym poziomie. I wydaje mi się z tych wszystkich obserwacji i z tego, co ja przeszedłem i z tego, co słyszę też od innych osób, że ci prawnicy to po prostu wręcz przy rozmowie z partnerem albo z przyszłym byłym mężem albo z przyszłą byłą żoną, to jak omawiają taktykę na sprawy sądowe albo jakieś inne, to po prostu te dzieci mają przy tym siedzieć i tego słuchać. I to robią właśnie ci prawnicy. I ci prawnicy wciągają te dzieci w sprawy finansowe, wciągają dzieci w sprawy takie, no nie wiem, mogą dzieciom pośrednio albo gdzieś tak podświadomie wmawiać, że ten ojciec to jest przemocowiec, tak? I potem jak gdyby też ustawiają dzieci, i to też uważam za bardzo złe, i rodzice z kolei też dają się wkręcać, tak? Tak jak ja się dałem wkręcić temu swojemu prawnikowi, tak są rodzice, którzy się dają wkręcać tym takim prawnikom, którzy proponują alienację rodzicielską. Ci rodzice mogą nie wiedzieć o tym, tak? Ale potem wysyłają te swoje dzieci, żeby zeznawały przeciwko partnerowi, żeby zeznawały przeciwko mamie, żeby zeznawały przeciwko tacie. Proponują, to jest to, co miał mój syn, tak, że on mnie będzie
nagrywać, bo pani adwokat tak kazała, więc nie wiem, czy pani adwokat kazała jemu, powiedziała, słuchaj, jak przyjdzie tata, to go musisz nagrać, jak on coś będzie robić, tak? Przypuszczam, że musiał być jakiś warunek spełniony, że on mnie nagra, jeżeli ja coś będę robić, bo nie byłem nagrywany, ale gdzieś tam takie słowa padły, więc nie wiem, może gdzieś padały jakieś słowa, że ja mogę chcieć tego najmłodszego syna porwać, albo mogę chcieć mu coś zrobić i tak dalej. W związku z tym, no, takie słowa padły, że pani adwokat mówi, że jak ty coś będziesz robić, no to ja cię mam nagrać. Nie za bardzo wiem, co miałem robić, ale taką wiadomość między wierszami otrzymałem. Oczywiście ja nie byłem wcale zły na tego mojego syna. Nawet miałem wrażenie, że on gdzieś jakiś fan czuł z tego, czy tam fan miał z tego. Było tak, że, no nie wiem, może on się bawił, tak? Może dzieci nie zdawały sobie sprawy, tak? Że za jakiś czas po prostu mamy i taty nie będzie, może myślały, że to jest jakaś kolejna kłótnia, kolejny spór, tylko no może taki trochę większy spór, bo są zaangażowane inne osoby, tak? Z drugiej strony też wiem, że jak z kolei poszedłem ze swoim najmłodszym synem do tego parku trampolin, żebyśmy sobie tam poskakali, no to wiem, że też chciałem go nagrać, no bo tak po prostu chciałem pamiątkę mieć, że tam sobie z nim skaczę, i powiedział z kolei, nie rób mi zdjęć, bo będziesz to później wykorzystywać w sądzie, tak? Więc no tutaj też taka, widać, że chyba nawet ta prawnik mojej byłej wiedziała, że ta technika, którą ona stosuje, no to nie jest do końca taka uczciwa, albo że to jest alienacyjna. Chociaż przypuszczam, że gdybym jej powiedział, że stosuje technikę alienacyjną, to by powiedziała, że nie, że ona po prostu reprezentuje interesy swojego klienta i reprezentuje go na wszystkie możliwe sposoby, jakie tylko można reprezentować. I jednym z nich jest po prostu nagrywanie drugiej strony i z drugiej strony niepozwalanie na nagrywanie swojego klienta albo dzieci swojego klienta, tak? Ale generalnie widać, że musiała gdzieś tam czuć, że to nie jest tak do końca halo, albo do końca takie uczciwe, bo zabraniała robić tego, co sama robi, tak? No to taka też trochę taka dwulicowość, taka hipokryzja. Więc ci prawnicy, którzy stosują tę technikę alienacji, tak, będą wciągać dzieci w te sprawy rozwodowe, tak? Mogą nawet sugerować ojcu albo matce, że dobrze by było, żeby dzieci posłuchały, żeby wiedziały, co się dzieje, tak? No, że jeżeli one mieszkają w tym domu, to one mają prawo wiedzieć, co się dzieje. W związku z tym te dzieci siedzą przy tym stole. Dzieci mogą chodzić do adwokata, dzieci mogą chodzić do sądu, dzieci mogą być nakłaniane do tego, żeby zeznawać przeciwko drugiemu rodzicowi. I tak się często dzieje. Zastanawiałem się kiedyś, ale no jak gdyby jeszcze jakichś takich przemyśleń nie mam, że gdzieś też coś w tych prawnikach siedzi, może jakieś tam coś z przeszłości i tak dalej, że oni są jakoś bardzo tacy zacietrzewieni w tej swojej alienacji. I tak jak ten mój prawnik, no to on wyraźnie był nastawiony na kasę i raczej tam nie było mowy o jakiejś alienacji, tak? On po prostu mącił, kręcił, robił takie gordyjskie węzły, że po prostu się ciężko było wyplątać z tego. Natomiast ta prawnik mojej byłej żony była taka, że, no, że ona proponowała takie techniki, tak? Na szczęście ta prawnik mojej żony zaszła w ciążę i moja żona zmieniła. Musiała sobie wziąć nowych prawników. Ja w końcu wziąłem inną prawnik, no i jakoś oni się dogadali. Tacy chyba byli już faktycznie chcieli to wszystko skończyć. Natomiast ten pierwszy duet, mój prawnik i prawnik mojej byłej żony, no to trafił swój na swego, tak? Chwycił Turek tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma, tak? To chyba tak szło, tak? Więc się tak sklinczowali i tak sobie szli, ale chyba im to pasowało. Natomiast jest trzecia grupa prawników, o której dzisiaj chciałem wspomnieć, i to są prawnicy, którzy faktycznie mają na celu dobro dzieci, którzy chcą rozwiązać sprawy, którzy nie chcą zerżnąć z tych swoich klientów. Oczywiście chcą wziąć wynagrodzenie za swoją pracę, ale chodzi im o to, żeby te sprawy zamknąć, żeby było szybko, żeby było bezboleśnie. Są tacy, no, w tym całym prawniczym świecie, no, gdzie trzeba być twardym, to są trochę empatyczni i po prostu chcą szybko, z jak najmniejszym bólem, skutecznie i bez krzywdy, tak?
ja powiem, że ja zrobiłem sobie taki mały test i zrobiłem sobie taki tour po prawnikach warszawskich, no bo jestem z Warszawy. I spodobały mi się dwie osoby prawnicy, którzy prowadzą sprawy rodzinne. I pierwsza prawnik to jest pani Marta Wnuk. Też się uśmiałem, to mówię do tych, którzy mnie znają. To jest pani Marta Wnuk i ona prowadzi sprawy rodzinne. Oraz pani Katarzyna Stankiewicz, która w większości prowadzi większość jej spraw, to są sprawy rodzinne. Co mnie ujęło w tych dwóch osobach? W tych dwóch osobach ujęło mnie to, że ja generalnie, jak sobie chodziłem, robiłem ten tour, to umawiałem się do prawników i przedstawiałem siebie jako ojca alienowanego i przedstawiałem sytuację, że mam trzech synów. Zresztą przedstawiałem sytuację prawdziwą, że mam trzech synów, jeden ma w tej chwili 10 lat, drugi ma 16, trzeci ma 21 i jestem w tej chwili bardzo, bardzo mocno izolowany. Albo wręcz po prostu jestem alienowany od tego najmłodszego syna swojego. No i występowałem jako taki rodzic, który po prostu jest zdesperowany, chce złożyć, sprawę do sądu i co one proponują, jak to można zrobić, złożyć, o zapłatę. No te takie wszystkie rzeczy, które robią rodzice alienowani, a tak szczerze mówiąc ojcowie alienowani. I to, co mnie bardzo mile zaskoczyło u tych dwóch prawnik, to jest to, że one odradziły mi pójście do sądu, tak? Więc mimo, że na talerzu podane miały klienta, który sam przychodzi i sam mówi, że chce złożyć do sądu, że chce się sądzić, że jest alienowany i tak dalej, i dokładnie one wiedzą, co to jest alienacja, bo one mają swoje kanały na YouTubie, to tak szczerze mówiąc, dla takich prawników, tego pierwszego, którego ja miałem, mimo że dla tej takiej alienatorki, no to w zasadzie byłem takim smakowitym kąskiem, tak? To jest taki ojciec, który jest alienowany, który chce pójść do sądu, który chce iść na walkę, więc generalnie tam gdzieś te eski przekreślone w oczach każdy powinien mieć i już liczyć, ile z takiego ojca można wyciągnąć kasy. Natomiast one mnie odradziły. One mnie odradziły z tego względu, że przede wszystkim ich argumentem było to, i tu się zgadzam, bo tak intuicyjnie czuję, że tak by było, że gdybym założył sprawę do sądu, no to oczywiście one przedstawiły mi plan, aha, no to teraz pan złoży, rozprawa będzie za tyle miesięcy, pana była żona zrobi to, odwoła się, zrobi tak, czyli no to widzę już 3-4 lata i za 4 lata to będziemy tu, za 4 lata ten pana, co jest średni, teraz już będzie pełnoletni, za 4 lata ten, co ma 10 lat, no to ma 10,5, będzie mieć prawie 15, to jest jedna rzecz, więc już będzie miał pan dwóch, którzy przez te 4 lata będą słuchać o panu takich złych rzeczy, jaki to pan jest zły, jak to pan mąci, jak to pan znowu nie chce dać im spokoju i tak dalej. Więc alienacja z powrotem jak gdyby się wzmocni. Tym bardziej, że też powiedziałem, że jak gdyby te kontakty z tym średnim i z tym najstarszym synem powoli jak gdyby się odwracają, tak? I ten kontakt jak gdyby znowu wraca, że praktycznie odizolowany jest tylko teraz ten najmłodszy. To oprócz tego, że będzie pan miał jeszcze bardziej wzmożoną izolację tego najmłodszego, no to tych dwóch będzie przekonywanych do tego, jaki pan jest zły, tak? I za 4 lata się skończy tak, że nic. No po prostu powiedziały wprost i uczciwie, że na tego najmłodszego syna po prostu będzie musiał pan jeszcze troszeczkę poczekać. I zaproponowały mi właśnie takie wyjście. Nie pójście do sądu na kolejną wojnę kilkuletnią, która będzie trwać i która się skończy, która się prawdopodobnie to będzie takie pyrrusowe zwycięstwo, tylko po prostu powiedziały, żeby odpuścić, no, że one już przeszły tyle spraw, że jak ja im opowiadam, to ona już wie, gdzie ona będzie za 4 lata. Ta pani, obie te prawnik, to są matki, obie wrażenie odniosłem, że faktycznie dbają o to dobro dziecka, o którym się tyle mówi, o którym mówią ci sędziowie, którzy dają takie wyroki, gdzie tego dobra dziecka nie ma. Obie te panie prawnik są gorącymi zwolenniczkami opieki naprzemiennej. Natomiast podobało mi się takie empatyczne ich podejście. Podobało mi się to, że
że nie za wszelką cenę. No i podobało mi się też to, że oczywiście wygooglowałem je potem i opinie i tak dalej, no i mają opinie bardzo skutecznych prawnik, tak? Więc wygląda mi na to, że są uczciwe w stosunku do swoich klientów, czego ja nie miałem z tym swoim pierwszym prawnikiem. Może i moja była żona też nie, ale przede wszystkim są uczciwe do swoich klientów. Mówią prawdę, mówią wprost i no są otwarte, tak? No i przede wszystkim podobała mi się ta empatia do dzieci. One jak gdyby mniej dla nich istotne było to, co ja, tylko dla nich bardziej istotne było to, jaki to będzie miało wpływ na dzieci. O tak, właśnie powiem. Mniej istotne była dla nich moja satysfakcja, moja wygrana, czy moje coś, tylko to, co będzie z dziećmi. I to mi się bardzo podobało. W związku z tym, jeżeli ktoś jest z Warszawy albo z Mazowieckiego, to polecam te panie. Chociaż sam nie korzystałem z ich usług, ale no jak gdyby to tylko wnioskuję po takich moich spotkaniach z nimi. W związku z tym faktycznie mogą być prawnicy, którzy, ja mówię, są prawnikami przez duże P, którzy stosują prawo nie do tego, żeby jak w ramach prawa obejść prawo, tylko jak w ramach prawa skończyć sprawę i skończyć tak, żeby były usatysfakcjonowane obydwie strony bez szkody dla dzieci. Że może to są prawnicy z powołania, może to są prawnicy, którzy są bardzo empatyczni, może to są prawnicy tacy po prostu ludzcy. I takie wrażenie odniosłem, że to jest właśnie ta pani Marta Wnuk i pani Katarzyna Stankiewicz. Na tym będę kończyć. Życzę wam dużo zdrowia, dużo wytrwałości, dużo miłości, dużo cierpliwości przede wszystkim w tym całym syfie, tak? I w tym całym bagnie alienacji rodzicielskiej. Przekazujcie komu tylko można. Proszę o łapkę w górę, proszę o lajki, proszę o subskrypcję, proszę o wciśnięcie dzwonka. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się, kochani. Na razie.